Dzień dobry, moim dzisiejszym gościem jest Mariusz Patrowicz, znany inwestor giełdowy. Dzień dobry. Panie Mariuszu, od wielu lat jest pan przedsiębiorcą, inwestorem giełdowym. Czy pamięta pan, jak to się zaczęło i dlaczego w ogóle zainteresował się pan giełdą? Giełdą zacząłem się interesować ze względu na jakby finanse, tak? No bo tam był wielki świat, tam mnie to zawsze jakoś powiedzmy interesowało i jak, no wiadomo, majątki najbogatszych tych powiedzmy zawsze były na giełdzie, więc z tego względu, po prostu ze względów finansowych. Ja prowadziłem sieć sklepów AGD i wtedy były emisje publiczne różnych firm, w tym Banku Śląskiego i tym podobne, gdzie były stopy zwrotu tam kilkuset procentowe, więc to mnie zachęciło, czyli skutki finansowe jakby wprowadziły. No i oczywiście syn, który był tym motorem tych zmian. Ale początek to była metoda prób i błędów, czy jakoś uczył się pan specjalnie w tym kierunku, bo giełda wówczas, no to też nie było prostym takim wyzwaniem. Znaczy, jeżeli chodzi o powiedzmy granie na giełdzie, czy powiedzmy te, no to znaczy oczywiście tego trzeba się uczyć cały czas i inwestorzy się zmieniają, ludzie się zmieniają, natomiast to jest w miarę proste. Otoczenie giełdowe, to powiedzmy tego się nikt nie nauczy i tego się, ja pewne sytuacje do końca życia nie pojmę, dlaczego tak się dzieje. Ale oczywiście jak podąża się z rynkiem i podąża się z tymi regulacjami, no to przychodzi to łatwiej. Ostatnio przeniósł pan swoją działalność bardziej do Estonii. Czym różni się prowadzenie firmy w tamtym kraju od polskiej rzeczywistości? No różni się naprawdę bardzo dużo. Ja nawet nie byłem w stanie wyobrazić. To jest jedyny taki kraj wolnościowy, można by uznać jeszcze wolnościowy, bo też u nich są powiedzmy jakieś europejskie zapędy, więc też podlegają jakby europejskiemu ustawodawstwu. Ale starają się to robić jednak dla obywatela, dla firmy i chociażby kary, chociażby sposób podejścia urzędów skarbowych i innych jest diametralnie różny. Także zachęcam wszystkich do pobytu spółek, czy powiedzmy osób fizycznych, chociaż wierzę, że niedługo w Polsce też nastąpią takie czasy, że będzie można powrócić z częścią biznesu. Jak to wygląda w praktyce? Bo polskie doświadczenia z instytucjami finansowymi no nie są zbyt dobre dla przedsiębiorców. Można powiedzieć wręcz, że każdy przedsiębiorca widziany jest przez te instytucje jak potencjalny przestępca i złodziej. Jak to wygląda w Estonii? Znaczy, no to jest w ogóle diametralna w ogóle zmiana i ja byłem z premierem chyba bodajże dwa razy na obiedzie, tak, czy powiedzmy z ludźmi z KNF-u, czy z Urzędu Skarbowego, tam nie ma żadnego problemu, żeby wejść, porozmawiać, natomiast tutaj to jest, ja nie wiem, no faktycznie podejrzenie jakieś od razu, nie wiadomo, jakiś machlojek, oni są tam sfokusowani i to absolutnie bez żadnych jakichś podtekstów, że cokolwiek za ten obiad jakby, nawet nie wiem chyba, czy płaciłem za pierwszym razem, ale to już pomijając to, czy za ten obiad coś dostanę, tak, za te parę euro, więc podejście jest całkowicie takie załatwienia sprawy, tak? Nie patrzą na całą otoczkę, że ten przedsiębiorca to może być zły czy dobry, tylko każdy ma otwartą kartę, białą kartę. No i podejście jest takie, że jeżeli wychodzą jakieś nieprawidłowości, a takie jak się drwa robię, to biury lecą, to ostrzegają, próbują jakby mówić, zrób to, popraw to. I wtedy poprawa tego nie skutkuje żadną karą. Natomiast u nas, no i po pierwsze kary są tam, jeżeli już w ogóle, no to do czegoś dochodzi, to jest kilka tysięcy euro, czyli to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych w Polsce. Natomiast u nas to są kary 20 milionów, 10 milionów, 5 milionów, kilka milionów. To jest w ogóle znaczy niszczą przedsiębiorstwa. Tutaj trzeba powiedzieć jasno, że jeżeli już urzędnicy się wezmą, to niszczą przedsiębiorstwa. Natomiast tam jest to podejście no, całkowicie tak jak ma być, tak jak powinno być. Przyjazne i biznesowe. Przyjazne i biznesowe, tak, dokładnie tak. No faktycznie w Polsce nie ma pan zbyt dobrych doświadczeń. Właśnie zakończyła się trwająca aż 14 lat batalia sądowa w sprawie Chemoserwis Dwory, w której został pan uniewinniony od zarzutów manipulacji akcjami. Ma pan żal do Komisji Nadzoru Finansowego, która złożyła zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie?
Znaczy ja mam żal dla pewnych ludzi, którzy tam pracują, ponieważ oni bardzo często nie rozumieją tego, co robią, albo działają w sposób taki, powiedzmy, zły, nieodpowiedni dla przedsiębiorców, dla powiedzmy niektórych inwestorów giełdowych. I to trzeba jasno powiedzieć, że te osoby, które bywa, że manipulują, a nawet kłamią, bo Petronius był uczestnikiem spraw sądowych, nawet kłamią, no to daje świadectwo tej organizacji. Zresztą ta organizacja jest jakby, ja mówię, nie znam bardziej, oczywiście moim zdaniem, bardziej jakby złej organizacji w Polsce, ponieważ rzadko się zdarza, żeby wynajmować siedzibę za, podobnie jak prasa donosi, kilkakrotnie wyższą kwotę, jeszcze robić to w więzieniu, jak donosiła Gazeta Wyborcza, przewodniczący został aresztowany, uczestniczyli w getbacku, na przykład w rejestracji akcji w GPW i KDPW, bodajże to się odbyło 2 dni, natomiast normalnie trwa to kilka miesięcy i tak dalej, i tak dalej. Lista przewinień, lista z zarzutami osób w KNF jest po prostu olbrzymia, więc no, ja nie znam bardziej jakby na rynku polskim organizacji, która wymaga zmian. Wymaga zmian, tak. I dlatego liczę na, jakby mogę to powiedzieć, kolegę, to jest za duże słowo, ale również absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego, pana Jacka Jastrzębskiego, apeluję o jakieś kontrole, o jakieś zmiany, ponieważ myślę, że powinien tam przyjrzeć się niektórym osobom i zrobić to zmiany. I wierzę, że tak to nastąpi. Jak wpłynęły na pana prywatnie i zawodowo te oskarżenia, które przez wiele lat jednak były kierowane w pana stronę? Nie, no to jest fatalne, no to jest po prostu parę lat, bo to niestety nasza opinia publiczna też jest, znaczy nie ma się jej co dziwić tak do końca, powiedzmy, człowiek jak jest podejrzany, no to już przez niektórych jest skazane, tak? Więc co prawda ja mówiłem wielokrotnie, no ale to wszystkim nic się nie opowie, no i część z osób traktowała mnie w sposób jakiś tam, powiedzmy, nieodpowiedni, tak, no wiadomo, że nie będę oszukiwał, że nie grozi mi ani żadne jakieś tam więzienie, ani to były jakieś tam małe grzywny, natomiast ta sprawa nie dawała mi żyć i przekładała się też na rodzinę, tak, szczególnie na córkę, na syna. Nie jest dobrze żyć pod oskarżeniami, no to co prawda wiem, że nic nie zrobiłem, więc ta siła wewnętrzna daje mi po prostu siłę walki, obojętnie z kim, i staję do tej walki, tym bardziej, że wiem, że bardzo łatwo jest ich pokonać, bardzo łatwo właśnie i bardzo trudno, ponieważ Komisja Nadzoru Finansowego korzysta z tego przywileju jako olbrzymia organizacja, że powinna być poważna. Natomiast ja wiem, że na przykład jak to na procesie kłamali, bo to trzeba powiedzieć jasno, chociażby z wielkością zarobków przeze mnie z tych akcji. I tak naprawdę wystarczy pokazać te fakty, ale trzeba znaleźć jeszcze sędziego czy osobę, która to ocenia, żeby pokazać, że ktoś się tym zajmie i powiedzmy uwierzy mi, a nie komisji, tej olbrzymiej komisji, bo część osób po prostu nie wierzy, tak, że tak poważna komisja może, przedstawiciele tak poważnej komisji mogą kłamać. No właśnie, bo wygrać z tak ogromną instytucją nie jest prosto. Uważa pan to za swój sukces? To jest na pewno w jakichś kategoriach sukcesu, można to przedstawić, ale to powiedzmy okupione to jest właśnie kilkunastoletnią walką, bodajże chyba trzecie uniewinnienie. Także no nie jest przyjemnie walczyć z taką organizacją, tak? Na pewno z drugim człowiekiem, czy tam z jakąś instytucją mniejszą, mniej uważaną za poważną, na pewno byłoby prościej, tak? No tutaj powiedzmy, no ta czerwona pieczątka robi wrażenie, tak? Także to na pewno jakiś to sukces jest, natomiast no, okupiony pewno jakimś zdrowiem psychicznym. Zdrowiem psychicznym, tak. I nie tylko finansowym i wszystkim innym, no ale mamy taki klimat. No po tych ciężkich doświadczeniach nie ma co się dziwić, że inwestuje pan wiele spółek zagranicznych. Czy to oznacza, że z Polski pan wychodzi? Jak to wygląda liczbowo? To znaczy, no z Polski nie wychodzimy całkowicie, bo chociażby najlepszym przykładem jest Elkop, spółka europejska, która tutaj powiedzmy ma, z tego co wiem, nieruchomości, bo to jest jakby jawne dane, na około 130 czy 140 milionów, to samo pożyczki na taką samą sumę, więc tutaj w Polsce zostawiliśmy praktycznie tam no, trochę ponad ćwierć miliarda złotych zainwestowane. No i resztę niestety pracuje za granicą i szkoda, że większość naszych środków znaczna pracuje za granicą, czy w Turcji, czy w Estonii, czy powiedzmy w Chinach.
czy w Stanach Zjednoczonych, gdzie wierzę, że cały czas wierzę, że niedługo powiedzmy pojawią się warunki do inwestowania w Polsce i będzie można tutaj wrócić, oby tak było. No na pewno tego panu, ale i wielu innym inwestorom życzymy, ale wróćmy jeszcze na koniec na grunt płocki, bo wiemy, że pan tutaj jest i poprzez swoją działalność charytatywną, no widzieliśmy, że wygrał pan na aukcjach w OŚP prezesurę, czy to w Straży Miejskiej, czy w ZOO, był pan prezydentem nawet miasta przez chwilę. Angażuje się pan też w płocki sport, bo wspiera drużynę i Wisły Płock nożnej i ręcznej. Wiem, że wspiera pan też Caritas, ale działa pan też biznesowo na płockim rynku, chociażby poprzez nieruchomość komercyjną, jaką jest nasz niezapomniany Kotex, czyli dawne zakłady dziewiarskie. Ma pan sentyment do tego miasta? Znaczy, mam bardzo duży sentyment. Jedyną wadą, jak zawsze powtarzam, to jest tutaj powietrze, które podobnież nie jest takie złe, natomiast nieraz odczuwam to powietrze, że wcale takie najlepsze nie jest. Natomiast Płock jest wspaniały, ludzie są wspaniali i mi się tutaj bardzo dobrze mieszka. Tutaj praktycznie, no, można powiedzieć, że wad nie ma. Więc oprócz tego powietrza, no, piękna starówka, nawet ta klasa polityczna jest jakaś taka w porządku, tak? Więc nawet z różnych opcji, ja już nie chcę wymieniać tutaj, ale powiedzmy z różnych opcji jest tutaj, ja nie widzę tutaj takich, powiedzmy, zatwardziaców. Być może dlatego, że ja obserwuję to z bliska, więc może jakoś tak mogę namacalnie dotknąć, ale naprawdę Płock ma, no nie wiem, no 99,9 dobrych cech, oprócz tego powietrza. No i przy okazji mówię, udaje się pomagać, no wiadomo, że nie wszystko ogłaszamy, to są akurat benefity, które otrzymujemy za taką publiczną pomoc Wielkiej Orkiestrze Pomocy Świątecznej. I powiedzmy, są to przyjemne bardzo często, tak? Można poznać ZOO, czy można poznać pracę pana prezydenta, czy tak dalej. I to są na pewno dobre strony tego inwestowania. Natomiast pomagać trzeba na co dzień, tak? I to powiedzmy nie zawsze przy fleszu aparatów. W takim razie życzę tej dalszej pomocy, niekoniecznie we fleszach aparatów, aczkolwiek dobrze jest też o tym mówić, że jakaś odpowiedzialność społeczna biznesu jednak istnieje. Gratuluję i dziękuję w imieniu osób, firm, którym pan pomaga. I bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że pierwszy, ale nie ostatni raz widzimy się w naszym studiu. Moim gościem był Mariusz Patrowicz. Też mam taką nadzieję. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.